Już po raz drugi w Grudziądzu odbył się bieg charytatywny zatytułowany Przegoń Niemoc. Miał on na celu zwrócenie uwagi społeczności na przemoc wśród dzieci. Tak liczna frekwencja biegu pokazała, że Grudziądzanie chętnie wspierają akcje charytatywne oraz popierają społeczne inicjatywy. Jestem współorganizatorem tego biegu wspólnie tutaj z Domem Dziecka, tutaj z Chomini. Bieg jest charytatywny. My jako biegacze zrzeszeni w naszym klubie jak najbardziej wspieramy takie akcje, dlatego jeden telefon wystarczył, żebyśmy przyłączyli się do tej akcji. Pomagać dzieciom jak najbardziej, przemoc, to wszystko nam przyświeca w tym biegu. Także myślę, że wszystkim ta impreza naprawdę przypadnie do gustu, tym bardziej, że to jest druga edycja i wiemy, że cieszy się z roku na rok coraz większym wsparciem. Ze zjawiskiem agresji spotykamy się wielokrotnie na ulicy, w domach i szkole. Uczestnicy biegu zapewnili, że nie są obojętni na przemoc. Co roku liczba biegaczy wzrasta. Trasa liczyła 5 km, a na mecie każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz poczęstunek.